Ja kocham improwizację, dlatego że to nie jest teatr, w którym jest jakikolwiek reżyser albo reżyserka. Tam nie ma żadnego guru, tam nie ma żadnych gwiazd. Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Cześć, witamy Was w nowym odcinku podcastu o teatrze z cyklu ABC. Dzięki temu, że mamy wgląd w statystyki słuchalności, wiemy, że bardzo lubicie tą serię, w której dzięki zaproszonym gościom i gościniom możecie przyjrzeć się pewnym zjawiskom, poznać je od podstaw, a także rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tych konkretnych rzeczy, które w tych odcinkach badamy. Dzisiaj będziemy zajmować się impro, czyli teatrem improwizowanym, takim typem teatru, w którym aktorzy są w stanie stworzyć przedstawienie bez scenariusza, a w czasie prób ćwiczą swoją właśnie taką dyspozycyjność i umiejętność wchodzenia w sytuacje sceniczne, które kreują się w toku improwizacji i w toku właśnie wymiany z partnerami i partnerkami scenicznymi. W tym odcinku dowiecie się nie tylko, czym jest impro, czym jest teatr improwizowany, a także czym jest, jak wygląda jego historia, ale także dowiecie się, jak wyglądają próby do takich spektakli, jak wygląda taki trening improwizatorski. Posłuchamy, jakie umiejętności powinny mieć dobre improwizatorki, a również dowiemy się o tym, że te umiejętności nie tylko przydają się w teatrze, przydają się na scenę w czasie tych konkretnych spektakli, ale także rozbudzają kreatywność osób ćwiczących impro, a co ciekawe, przydają się również w czasie pisania scenariuszy filmowych, serialowych, chyba najbardziej tych komediowych. I jeszcze przy tym wszystkim zahaczymy o takie tematy jak środowiska niehierarchiczne w teatrze i zastanowimy się, jak w ogóle ten sposób tworzenia spektakli wpływa na hierarchię, wpływa na sposób porozumiewania się ze sobą zespołu w czasie prób i nie tylko. A w dzisiejszym odcinku usłyszymy. Nazywam się Joanna Pawluśkiewicz. Najbardziej chyba identyfikuję się jako improwizatorka i scenarzystka. A poza tym też jakby zajmuję się aktywizmem przyrodniczym, jeżeli można tak określić. Nazywam się Mateusz Płocha, jestem wykładowcą Akademii Teatralnej, gdzie wykładam improwizację aktorską i wstęp do improwizacji. Jestem również komikiem, improwizatorem i scenarzystą. No dobrze, zanim jednak przejdziemy do odcinka, przypomnijmy Wam o naszym koncie na portalu Patronite, dzięki któremu, dzięki Waszym wpłatom, dzięki wpłatom wszystkich naszych patronów i patronek, ten podcast może funkcjonować. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie. No i zapraszamy do rozważenia w sobie takiej możliwości, czy może chcecie dołączyć do tej wspaniałej grupy patronów i patronek. Gorąco czekamy na Wasze wsparcie finansowe. Żeby zacząć od początku, zapytałyśmy najpierw Joannę Pawluśkiewicz o to, jaka jest historia improwizacji. Improwizacja nie została w ogóle jakby te ćwiczenia opracowane do tego, żeby robić sztukę na scenie. Improwizacja jakby w takim kształcie, jaki ja ją traktuję, pochodzi od Newy Boyd i Violi Spolin. Newa Boyd była autorką, to są lata 40., 50., była autorką eseju, który się nazywał The Theory of Play i odkrycia, że ludzie się ze sobą lepiej komunikują, kiedy dać im bardzo proste narzędzia, w czasie których mogą się zgadzać ze sobą lub dać im jakieś zadanie, które będą wykonywali fizycznie i będą się ze sobą w ten sposób łatwiej werbalnie komunikowali. Okazało się, że to fenomenalnie działa i to był program opracowany, zlecony w zasadzie dla osób zajmujących się teatrem i społeczeństwem w sensie socjologicznym. To był program opracowany po to, żeby naprawiać amerykańskie społeczeństwo po wielkim kryzysie i żeby łączyć ze sobą osoby z różnych środowisk, osoby emigranckie, uchodźcze i tak dalej. Dopiero potem to się przeniosło na scenę teatralną bezpośrednio po prostu. Syn jednej z tych osób, które to wszystko wymyślały, założył pierwszą grupę impro, która się nazywa Compass Players. I w zasadzie była takim marzeniem o teatrze demokratycznym i marzeniem o teatrze robotniczym. To się wszystko działo w Chicago, po prostu chcieli zachęcić jakby różne, przepraszam, że użyję tego ohydnego określenia, warstwy społeczne, żeby zaczęły chodzić do teatru. I tak się narodziła współczesna improwizacja. Ona wyszła z bardzo głębokiej ideologii, wręcz powiedziałabym marksistowskiej, dlatego że tak się nazywał ten teatr. To był taki teatr po prostu równościowy. To było zupełnie oczywiście inaczej grane, to były takie premisy, że mamy po prostu premis, że tam chłop gada ze swoją sekretarką, wiadomo,
świetny równościowy teatr w latach 50., ale walczyli, to trzeba im oddać, i po prostu jakby co wieczór na przykład pokazywali inną wersję tego samego zadania, tak? I powoli, powoli to zaczęło wchodzić w nurt i zaczęło być komediowo wykorzystywane. W latach 70. pojawiła się taka osoba, która się nazywa Del Close, to był z kolei taki teatralny reżyser chicagowski, który był bardzo zainspirowany europejskim teatrem, związany też ze sceną nowojorską, z teatrem La Mama. I Del Close, inspirowany między innymi, ciekawie to powiedzieć, ale inspirowany Kantorem, inspirowany Grotowskim, zaczął traktować improwizację teatralną na zupełnie innym poziomie. Odszedł od gier, w których coś odgrywamy, i zaczął się taki teatr, w którym jesteśmy tymi osobami, które gramy, czyli jakby poruszamy się w równoległych światach, sprawdzamy, co by było gdyby. I Del Close opracował taki format, czy też raczej przełożył do improwizacji format, który jest w całej sztuce i filozofii, czyli teza, antyteza, synteza. Nazwał ten format Haroldem, raczej żartobliwie niż poważnie. I został opracowany zupełnie inny format grania improwizacji. Kiedy rzucamy jedną tezę, zrzucamy drugą tezę, z tej tezy wychodzi trzecia teza, gramy to w pewien ustrukturyzowany sposób, nie boimy się tak zwanych organiczności, czyli w co nas poniesie, czy w śpiew, czy w taniec, czy jakieś tarzanki. I ten format jakby wzniósł improwizację na zupełnie inny level, jakby pokazał, że te gry i ta nauka nie musi być tylko wykorzystywana, żeby pierdzieć pachą i robić śmieszne głosy, co możemy widzieć w różnych teatrach impro, ale też, że możemy grać coś zupełnie poważnego. A czy przy poważnej sytuacji wyjdzie śmiech? Wiadomo, że wyjdzie śmiech. No bo kurde, każda sytuacja poważna też może być tak naprawdę śmieszna. Jak to się stało, że zajmujesz się teatrem improwizowanym i co cię pociąga w tym sposobie pracy i w tym sposobie tworzenia? To jest bardzo ciekawe pytanie i chciałabym troszeczkę się cofnąć w historii, odpowiadając na nie. Ja bardzo chciałam być kiedyś aktorką. Wdawałam do licznych szkół teatralnych, 3. W Polsce, nie dostałam się do żadnej. Bardzo, bardzo dziękuję teraz tym wszystkim osobom, które mnie nie przyjęły do tej szkoły. Po prostu w pewnym momencie mojego życia zaczęłam pisać seriale. Natomiast zawsze chciałam pisać komedię, jakby czułam, że to jest ta dziedzina, która mnie najbardziej pociąga, i bardzo byłam zaangażowana jakby w poznawanie amerykańskiej kultury komediowej, oglądając różne seriale tam ileś lat temu, typu The Office albo Parks and Recreation, i obsesyjnie oglądając program Saturday Night Live i żyjąc w takim myśleniu, że komedia to jest bardzo nieuszanowana rzecz w Polsce i jakby traktowana w sposób kabaretowy i jakby oddzielana od tak zwanej wyższej sztuki. I zawsze mnie to bardzo bolało i po prostu sprawdziłam sobie pewnego wieczora, jeszcze wtedy mieszkałam w Krakowie przez jakiś czas, gdzie uczyli się po prostu wszystkie osoby, które tak uwielbiam. Wszystkich tych ludzi łączy jedna rzecz. Wszyscy są improwizatorami albo improwizatorami. Wszystkie w pewnym momencie życia otarły się o szkołę Second City w Chicago albo Improv Olympic. I ja trochę na bezczela napisałam po prostu do tej szkoły Second City, czy ja też tam mogę przyjechać, bo widzę, że macie program konserwatorium, czyli jakby wyższy stopień kształcenia scenarzystów, osób piszących scenariusze w kontekście komedii. I oni powiedzieli, kurde, nieźle, jakaś pisze nagle dziewczyna z Polski, że chce przyjechać i uczyć się w naszym konserwatorium, gdzie jest tam 100 osób na jedno miejsce, spoko. A ja nie wiedziałam tak do końca, do kogo piszę. Dostałam jakieś zaświadczenie z HBO, że tutaj pracuję, i pojechałam do tego Chicago. Tam się okazało, że to jest bardzo poważna instytucja, która kształci różnych komików i komiczki od 70 lat, i grał tam John Belushi, Tina Fey i wszyscy. Więc potem, jak już odpłakałam swoje ze wzruszenia, zaczęłam się uczyć tego pisania sitcomów, ale powiedzieli mi bardzo ważną rzecz, żeby w ogóle zacząć pisać komedię, musisz zrobić kursy impro i zobaczyć, co to jest, bo to jest jakby to jest najbardziej potrzebny po prostu rzecz w pracy scenarzysty. I ja tego nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego mi są potrzebne umiejętności pracy w grupie, żeby być scenarzystką. Przecież ja, jak samotny Mickiewicz i Byron na skalę, dręczę się, męczę i piszę jako ta samotna, romantyczna pani. A otóż okazało się, i to po prostu zmieniło całkowicie moje życie, że wcale tak nie musi być i że ten ideał jest błędny. I ten ideał jest oldschoolowy i po prostu jest jakimś, że już tak grubo polecę, patriarchalnym sposobem podejścia do pisania, gdzie tam chłop pisze, a baby latają z herbatką. A można po prostu pisać to razem. I improwizacja mi tak otworzyła oczy po prostu na wspólnotę, na działanie razem, na akceptowanie swoich pomysłów, na to, co jest dla mnie najpiękniejsze w improwizacji, i myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, które zadałaś, przepraszam za tą super długą dygresję. Ja kocham improwizację, dlatego że
To nie jest teatr, w którym jest jakikolwiek reżyser albo reżyserka. Tam nie ma żadnego guru, tam nie ma żadnych gwiazd, tam nie ma tych wszystkich patologicznych, hierarchicznych sytuacji, o których czytamy teraz. Tam jesteśmy jednym zespołem i nie potrzebujemy mnóstwa pieniędzy, żeby to robić. I to jest dla mnie coś najwspanialszego w życiu, co odkryłam, że w sztuce nie musi być hierarchii. O to samo zapytałyśmy Mateusza Płochę. W tamtym czasie, kiedy ja zaczynałem, no to takim programem, który wszyscy oglądali, wszyscy, którzy zaczynali wtedy w improwizacji, to był Whose Line Is It Anyway? To jest taki program, który można zobaczyć na YouTubie, składający się z krótkich gier improwizowanych. Mi to strasznie wtedy imponowało. Ja byłem wtedy jeszcze chyba na pierwszym roku w szkole teatralnej we Wrocławiu i zawsze się zastanawiałem, jak to jest robione, jak się można czegoś takiego nauczyć. I oczywiście było to bardzo trudne w ówczesnym czasie. Więc na drugim roku okazało się, że są tacy ludzie, którzy właśnie się tym zajmują. Ja też troszkę gdzieś tam zapomniałem o tym, że bardzo chciałem się tym zajmować, ale z racji tego, że koleżanka, która ówcześnie zrobiła takie warsztaty, zaprosiła dwie osoby z grupy Kwik, która się tak nazywała, do nas do szkoły teatralnej. Oni zrobili warsztaty i się okazało, że oni przy okazji też tak trochę rekrutowali do swojej grupy nowej, którą chcieli stworzyć i zrekrutowali mnie, zrekrutowali jeszcze jednego kolegę i w ten sposób się to wszystko zaczęło grupą Improkracja we Wrocławiu, która działa do tej pory. Rozumiemy, że nie macie jakiegoś takiego stałego scenariusza, który powtarzacie, tak jak aktorzy, nie wiem, w teatrze dramatycznym, którzy jednak zazwyczaj odgrywają spektakl według jakby w taki sam ustalony wcześniej na próbach sposób. Nie oznacza to jednak, że w teatrze improwizowanym aktorzy wychodzą na scenę po prostu nieprzygotowani. Tak, nie ma żadnych prób, nie ma żadnego sposobu na przygotowanie się do tego wystąpienia. Więc teraz opowiedzcie nam proszę o tym, jak wyglądają próby do spektakli improwizowanych i jakie są umiejętności, które trzeba wyćwiczyć, zanim wyjdzie się na scenę w tego typu teatrze. To jest niezwykle przyjemny i wspaniały proces, bo jakkolwiek może ciężko w to uwierzyć, że my naprawdę wychodzimy na scenę i nie mamy nic przygotowanego, tak jest. Ale sytuacja jest taka, że my wszyscy mamy bardzo... Improwizacja polega na zgodzie. Improwizacja polega na tym, że akceptujesz i godzisz się na bardzo wielu poziomach na to, co dostajesz. Nie tylko na wybór sceny, ale też na to, że jesteś, na to, że akceptujesz to, że ktoś inny może mieć zupełnie inny pogląd tej sytuacji, że ktoś inny ma zupełnie inny pomysł. Trening zgody to jest tak naprawdę trening na warsztatach impro. Okazuje się na warsztatach z improwizacji, że sztuka sztuką, ale mamy wszyscy w sobie tak potworne konflikty. W teatrze improwizowanym próby czy też warsztaty polegają na tym, że się uczy, jak bardzo ważny jest kontakt między ludźmi. W jakich miejscach rodzi się komedia? Ona się w ogóle nie rodzi z żartu, tylko rodzi się z przypadku, rodzi się z pomyłki. Ćwiczysz, ja nie mogę tego inaczej określić niż tylko treningiem zgody i nauką pracy w grupie. Po wielu, wielu latach na planach filmowych, mega zhierarchizowanych, nagle świadomość, że jesteśmy za coś odpowiedzialni wspólnie, jest tak uwalniająca i jest tak ucząca odpuszczania kontroli, że zaczyna być bardzo ciekawym, duchowym połączeniem na scenie, kiedy czasem naprawdę nie wiesz, co mówisz ty, co mówi twój partner albo twoja partnerka. Nie wiesz, którą jesteś postacią. Wiecie, że jesteście gdzieś w jakiejś przestrzeni razem, ale to się po prostu wszystko samo odbywa. I najpiękniejsze jest to, że jedynym, powiedzmy, błędem, który można popełnić w improwizowanym teatrze, to bycie to śmiesznym na siłę. To już jest hierarchizowanie tego spektaklu, bo to już jest zwracanie uwagi na siebie. W pracy artystycznej, w której chodzi o odrzucenie ego i piszemy scenariusz, gdzie nie wiemy, co jest twoim pomysłem, a co moim, no to jest raj, w którym chcę żyć. Istnieje takie trochę dziwne wyobrażenie na temat tego właśnie, jak wygląda nasza praca, bo z racji tego, że mówisz, że to jest improwizowane, no to w jaki sposób się tego można w ogóle nauczyć, jeżeli to jest improwizowane i się po prostu wymyśla na poczekanie. Dodaje Mateusz Płocha. No więc totalnie da się tego nauczyć. W pierwszej kolejności, ja może opowiem o moim procesie, może tak jak ja staram się uczyć, czyli że mi się wydaje, że takim pierwszym etapem to jest po prostu pozbyć się stresu. Nie? Widz wyczuje, że ktoś śmierdzi stresem. To jest jedna z podstawowych rzeczy, której uczę studentów właśnie na pierwszym roku, czyli żeby improwizowali pewni siebie, z radością improwizacji, z tego, że to daje im przyjemność. A na próbach jest już bardziej tak, że my ćwiczymy konkretne umiejętności, a czasami nawet konkretne nurty albo techniki, które są we współczesnej improwizacji. Mogę na przykład podać taki przykład. Jest taki teatr w Nowym Jorku, on się nazywa Upright Citizens Brigade, w skrócie UCB, i oni grają podług takiej techniki, która się nazywa The Game of the Scene. No i zdarza się, że na przykład poświęcamy próbę nauczeniu się właśnie tej techniki. I ta technika polega na tym, że staramy się bardzo mocno zaznaczać, kto na przykład w danej scenie improwizowanej pełni funkcję tak zwanego normalsa, a kto tak zwanego
mówiąc kolokwialnie, wariata. Nie? Jeżeli ktoś w tej scenie na przykład powie coś dziwnego, to druga osoba to zauważy, no to ta osoba, która powiedziała tę dziwną rzecz, eskaluje ją, a ta druga osoba, która pełni funkcję normalsa, raczej daje kontrast do tego wariactwa, które dzieje się w scenie. To brzmi bardzo skomplikowanie, oczywiście byłoby dużo łatwiej to pokazać już na zajęciach, na które zapraszam na przykład do szkoły impro, ale na przykład zdarza się, że właśnie na próbach coś takiego ćwiczymy. Albo jeśli na przykład się zdarza tak, że w klubie komediowym wspólnie zauważymy, że ostatnio dajemy bardzo mało szczegółów w scenach, bardzo mało informacji, co też jest bardzo kluczową umiejętnością, no to poświęcamy właśnie temu próbę, nie? Żeby dawać więcej informacji w scenach. Albo jak konstruować otwarcie sceny po tym, jak usłyszeliśmy daną sugestię. Albo jak grać sceny zbiorowe. Więc raczej bierzemy konkretne zagadnienia na próby i staramy się je spełniać. Albo na przykład ktoś ma jeszcze pomysł na nowy format, no to ćwiczymy ten nowy format. Mateusza, zapytałyśmy także o to, jakie są podstawowe umiejętności dobrego improwizatora i dobrej improwizatorki. Zastanawiam się, na ile będzie to spójne z tym, co mogą inne osoby powiedzieć, ale ja powiem oczywiście ze swojej perspektywy, bo trochę już jednak uczę improwizacji i to może być trochę zaskakujące, ale to nie są na przykład cechy, ja może tak, powiem, jakie najpierw to nie są cechy, które zazwyczaj by nam się wydawały, że są bardzo pożądane w improwizacji, czyli osoby, które na przykład już są śmieszne, już mają opinię na przykład osoby, która super żartuje i tak dalej, albo osoby, które świetnie posługują się sarkazmem. Wbrew pozorom tym osobom jest bardzo trudno się nauczyć improwizacji, ponieważ te cechy, które są pożądane w improwizacji, to jest inteligencja emocjonalna, empatia i umiejętność słuchania. Są takie pierwsze cechy, które są bardzo pożądane w tym, żeby sobie potem wykształcić takie dobre nawyki w improwizacji. A jakie są podstawowe zasady improwizacji? Zasadami obowiązującymi w improwizacji, oprócz mówienia tak, oprócz tego, że traktujemy każdy błąd jako prezent i do jakby każdej rzeczy, którą dostajemy, jest dodanie czegoś, czyli tak naprawdę prawdziwą zasadą improwizacji jest tak i... Mówi Joanna Pawluśkiewicz. Jest też coś takiego, że szacunek jakby wobec postaci, które gramy, nieużywanie stereotypów jest jakby oczywiste, ale zasada, która naprawdę jest przestrzegana, wiadomo, że improwizacja jest używana, wiecie, improwizacja to jest jakiś teraz gigantyczny termin, improwizacja jest jak muzyka w tej chwili, no bo może być to improwizacja jazzowa, może to być improwizacja taneczna, może to być improwizacja teatralna, to jest wszystko osobna dziedzina sztuki, tak jak muzyka można grać utwory Chopina, a można grać Italo Disco, więc jakby my jakby jednak w zespołach, w których jestem, zakładamy, że najważniejszą rzeczą jest również to, żeby nikogo nie krzywdzić, że my nigdy nie możemy żartować, drwić, grać sytuacje, gdzie, nie wiem, odgrywamy cokolwiek, to jest stajemy się ludźmi i śmiejemy się jakby z tych cech, na które te osoby nie mają wpływu. Absolutnie nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek moglibyśmy grać jakieś żarty o osobach niepełnosprawnych, czy o, nie wiem, sytuacjach z orientacją seksualną, jakby to, na co nie mamy wpływu, nie jest obiektem komediowym. I oczywiście tu jest wieczna walka, bo wiadomo, że niektórych ponosi i to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, niewykorzystywanie stereotypów, niedawanie jakby wmontowania się w takie sytuacje, że jako, że jesteś kobietą, więc automatycznie grasz sekretarki i żony, co jest jakby cały czas i cały czas trwa z tym potworna walka. No niemniej jak już znajdziesz to swoje stado improwizacyjne, z którym naprawdę rozumiecie się w 3 nanosekundy albo w 1 nanosekundę i wiecie, co macie w głowie i wiecie, że macie podobne wartości, doprowadza do tego, że te spektakle czasem są po prostu nie komedią, gdzie mówimy śmieszne rzeczy i wszyscy się śmieją wesoło, tylko raczej przeżywamy przygody, co by było, gdybyśmy ty i ja byli w zupełnie innym świecie i byli w równoległym świecie bylibyśmy, nie wiem, biskupem i papieżem, albo papieżycą i biskupicą. I to jest przepiękne odkrywanie tej równości w tej sztuce, ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo chciałabym, żeby to było jeszcze takie wspaniale i czyste ideologicznie, a wiadomo, że nie jest. Od kilku lat również na Akademii Teatralnej prowadzone są właśnie zajęcia z impro. Zapytałyśmy Mateusza, jak wpisują się one w edukację aktorów i aktorek i czy doświadczenie, które studenci przynoszą z innych szkolnych przedmiotów, w tym wypadku bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza? To działa w ten sposób, że kiedy ktoś przychodzi do szkoły teatralnej i ma na przykład te zajęcia już na pierwszym roku, czy na drugim, to jest jeszcze idealny moment tak naprawdę, żeby właśnie uczyć się improwizacji i dużo trudniej uczyć się improwizacji, kiedy skończy się szkołę teatralną i jest się już aktorem w zawodzie, ponieważ ma się dużo przyzwyczajeń, które trzeba na pewien czas odłożyć, żeby one zaprocentowały potem w tym procesie. Z mojej perspektywy na Akademii Teatralnej to się świetnie sprawdza. No, studenci na tym pierwszym roku jednak są troszkę zestresowani, troszkę jednak niepewni swoich umiejętności jeszcze, a improwizacja daje im taki zastrzyk pewności siebie, dlatego że to są naprawdę bardzo miłe, bezpieczne zajęcia,
które są robione w takiej atmosferze naprawdę pełnego zrozumienia, gotowości na to, żeby popełniać błędy i żeby się dobrze bawić. I dzięki tym zajęciom oni dostają pewien takie przekonanie o tym, że potrafią, że już mają jakąś umiejętność, że już coś potrafią. I z tą umiejętnością mogą potem iść na inne zajęcia i dużo więcej z nich wyciągnąć, przynajmniej tak mi się wydaje. I też z tego, co mi mówią studenci, no to tak to wygląda, że to gdzieś tam procentuje, że oni korzystają z tych umiejętności poznanych właśnie na tych zajęciach. Nie zdarzyło mi się chyba, żeby ktoś miał poczucie, że to mu się z czymś kłóci. Raz dostałem pytanie od studenta, bo ja bardzo kładę nacisk, żeby nie rozpoczynać scen od konfliktów raczej, że on powiedział mi, no ale ja tutaj dostałem informację na ich zajęciach, że wszystkie sceny muszą mieć konflikt. No i to jest, oczywiście to jest prawda, ale my mówimy, że w improwizacji na konflikt musimy sobie zasłużyć. Czyli, że jeżeli dwie osoby wychodzą, nie znamy kontekstu, nie wiemy, gdzie grają, jakimi są postaciami, o co im chodzi i zaczną się kłócić, to ta scena raczej będzie mniej angażująca. Mówię raczej, ponieważ nie mamy tutaj takich kategorii na zasadzie, że tak musi być i koniec. Nie? To jest jednak improwizacja, to jest sztuka wyzwolona i mimo tego, że zdarzy nam się mówić, że są tam jakieś zasady, to tak naprawdę nie ma tych zasad, tak że trzeba się ich kurczowo trzymać. A jak oceniłbyś obecnie w Polsce pozycję i rozwój teatru improwizowanego? Tutaj chyba bardzo ważne jest, żeby rozgraniczyć trochę, bo improwizacja jest bardzo szeroko rozumiana w Polsce, zwłaszcza kiedy o improwizacji rozmawiają ludzie związani z teatrem, dlatego że ta improwizacja, której my uczymy, na przykład nie równa się do końca na przykład temu, co robi przykładowo Krystian Lupa na próbach. Tak zakładam, bo też nie byłem jakby w procesie u Krystiana Lupy, ale zakładam, że to jest troszkę coś innego, co nie oznacza, że na przykład osoby, które uczyły się u mnie improwizacji, sobie nie poradzą teraz u Krystiana Lupy i będą jakieś dziwne rzeczy mu robiły, nie? To jakby nie o to chodzi. Ale ten nurt, w którym my się szkolimy, jest dość konkretnie skodyfikowany, że on nie jest taki efemeryczny, jakby się mogło wydawać, że ja czasem mam wrażenie, że ludzie, którzy zajmują się teatrem w Polsce i są w tym polskim nurcie wykształceni teatralnie, czasami mam wrażenie, że liczą na właśnie na jakiś taki wrodzony talent danej osoby, że dużo jest właśnie o talencie i tak dalej. A my jakby z tego nurtu, powiedzmy właśnie, który rozpoczęła Viola Spolin, Keith Johnston, Der Close, my raczej mówimy, że no każdy się może tego nauczyć. Nie? To nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo jaki talent. Jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał, no to się tego nauczy. A jeśli chodzi o moje doświadczenie z teatrem, no to ja miałem okazję pracować w Teatrze Rampa z aktorami, którzy byli no, bardzo otwarci na improwizację, super się bawili. Potem miałem okazję zrobić z nimi spektakl, gdzie pracowałem tymi metodami, czyli oni bardzo mocno uczestniczyli w tym procesie, gdzie ja na przykład mówiłem, jaki jest temat improwizacji, oni improwizowali, potem sobie to nagrywaliśmy, ja to spisywałem. Więc moje doświadczenie jest no, bardzo dobre, aczkolwiek ja tworzyłem troszkę coś innego, trochę miałem wrażenie, że miałem jakieś takie przyzwolenie na eksperyment. Nie do końca wiem, jak można używać umiejętności improwizacji. Być może tak jak to robi jeszcze chyba Anna Karasińska, zdaje się, która też robi spektakle w oparciu o improwizację. Nie wiem, jak to wygląda, chociaż powiem szczerze, bardzo kiedyś chciałbym to zobaczyć. Moje doświadczenie jest raczej dobre, bym tak powiedział. No w Akademii Teatralnej też spotykam się raczej z bardzo pozytywnymi opiniami na temat tego, co robię i co robią studenci. W pewnym momencie profesorowie nawet wyrażali taką chęć, że być może oni by nawet chcieli wziąć udział w takich warsztatach, więc ja mam poczucie, że troszkę się zmieniło przez parę lat. Ja myślę, że też ta sytuacja będzie się zmieniać. Też na Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim są prowadzone zajęcia z improwizacji, więc gdzieś ta droga jakby jest coraz bardziej otwarta. Myślę, że trochę to jest dopiero przed nami, czyli że ci studenci, którzy zostaną przeszkoleni w szkołach teatralnych z improwizacji w takim duchu, co jakby my sobie wymarzyliśmy, no to zobaczymy, co z tym się stanie, jak oni będą sobie radzić na próbach w teatrze, co oni będą proponować, może będą tworzyli własne spektakle tą metodą, ale myślę, że to, co warto wiedzieć w ogóle o improwizacji, tej, której my się zajmujemy i teraz to, jak to wygląda w Polsce, to że to jest wciąż bardzo młoda dziedzina. Ona w Polsce nie istnieje zbyt długo. Nawet w Stanach, w których w jakimś stopniu już jest zakorzeniona, istnieje, są do niej odniesienia w mainstreamie, w serialach i tak dalej, no to w Polsce jeszcze nie do końca to istnieje w takiej powszechnej świadomości jako osobna dziedzina sztuki. Cały czas wychodzą na przykład książki, które potrafią nawet zredefiniować to, jak ja na przykład postrzegam improwizację. Pamiętam, że kilka lat temu wyszła taka książka Patty Styles, to jest kanadyjska albo australijska improwizatorka, nie pamiętam niestety, która wiele rzeczy zredefiniowała, wiele rzeczy też trochę podważyła, jeśli chodzi o myślenie o współczesnej improwizacji, więc to jest bardzo dynamiczna dziedzina, która wciąż się zmienia. W następnym odcinku podcastu o teatrze porozmawiamy o tym, w jaki sposób improwizacja funkcjonuje w teatrze dramatycznym, więc to będzie taki trochę follow-up do dzisiejszego odcinka i już teraz zachęcamy Was do jego posłuchania, bo tam też zaprosiłyśmy bardzo ciekawych gości i gościnie, którzy właśnie opowiedzą nam o tym, jak to działa, jak się przenosi,
odnosi, jak, z jakich metod się korzysta improwizacyjnych w trakcie właśnie przygotowywania spektakli dramatycznych. Z Asią Pawluszkiewicz podzieliłyśmy się taką uwagą, że my jako absolwentki teatrologii, absolwentki wiedzy o teatrze, nigdy nie uczyłyśmy się właśnie o teatrze improwizowanym w czasie naszych studiów. W sumie jest to bardzo ciekawe, czemu jakby taka nisza powstaje i czemu chociaż takie, nie wiem, podstawowe fakty o tym rodzaju teatru nie są w ogóle włączane do programu studiów. Wiecie, no jeżeli jakieś zjawisko, tak jak improwizacja, pojawia się na samym początku jakby tej drogi w Polsce w programie, w telewizji, jakimś takim kabaretowym, spadkobiercy, o. No to trudno, żeby tak zwane wysokie towarzystwo teatralne od razu się zachwycało tą sztuką, szczególnie, że nie ma o niej ani książek, ani przekazów, ani w ogóle nic. Więc to jest sztuka, która gdzieś tam się dobija teraz o swoje, ale faktycznie pomijanie całego nurtu w improwizacji tego amerykańskiego, francuskiego, brytyjskiego jest wielką szkodą jakby dla osób zajmujących się historią teatru, bo improwizacja też przez taki klasyczny teatr jest rozumiana zupełnie inaczej niż de facto ona jest. Ja z Asią Pawluszkiewicz poznałam się w Teremiskach w Szkole Lasu. Jest to taka idea właśnie kilkudniowych wyjazdów do Puszczy Białowieskiej, gdzie poznaje się przyrodę, odbywa się jakby różne warsztaty dotyczące tego trochę, co możemy znaleźć na miejscu, jeśli chodzi o rośliny, grzyby, owady, zwierzęta. No a Asia prowadziła tam właśnie takie warsztaty, powiedziałabym, integracyjne, które również opierały się na ćwiczeniach improwizatorskich. No i wiecie, bo ja mam taką energię, że ja nie lubię takich warsztatów, że muszę coś robić i jeszcze w taki performatywny sposób coś pokazywać. I jakoś też było późno, ja w ogóle mi się strasznie nie chciało i myślałam, o Boże, jeszcze muszę iść na te warsztaty impro. I nie mówiłabym wam tego wszystkiego, gdyby teraz nie nastąpiło takie ale. No więc, ale później się przekonałam, że było naprawdę bardzo, bardzo fajnie i świetnie się bawiłam i myślę, że wszyscy się naprawdę bardzo dobrze bawili. I ja nawet właśnie z taką moją energią raczej siedzenia w miejscu i ewentualnie takiego tupania nóżką do muzyki, jeśli chodzi o ruch publiczny, nagle zaczęłam robić te wszystkie ćwiczenia i czerpać też z tego jakąś satysfakcję. Więc poprosiłyśmy też Asię, żeby zachęciła naszych słuchaczy i nasze słuchaczki do udziału w podobnych warsztatach. I ja tutaj mogę z tej mojej pozycji powiedzieć wam, że warto jest się czasem przełamać i zrobić coś, co może pozornie odbiegać od tego, co nam najbardziej pasuje. Czekam na was wszystkich na różnych warsztatach wszędzie, bo po prostu ludzie, którzy wszyscy tego słuchacie, błagam was, przyjdźcie choć raz na warsztat impro. Przysięgam wam z ręką na sercu, że zrobię wam taki super warsztat, że wyjdziecie jak po siłowni mózgu i najmilszych odkryciach na temat samych siebie i na temat swojej własnej tak zwanej kreatywności, bo to, czego się boimy najbardziej w ogóle, bo tak jesteśmy wychowani w tych cholernych szkołach, w tym systemie po prostu hierarchicznym, w tym koszmarnym syfie naszego systemu edukacyjnego, że tacy musimy być, a tutaj nic nie trzeba. Tutaj po prostu możemy sobie eksplorować w ogóle, kim chcemy być. Tutaj mamy absolutny szacuneczek do wszystkiego, do tego, kim jesteśmy, do tego, co chcemy pokazać. Warsztaty impro absolutnie nikogo do niczego nie przymuszają. Jeżeli sobie wyobrażacie, że to jest jakiś koszmar polegający na tym, że wychodzicie na scenę i ktoś wam każe grać jakąś rzecz, nie. Na początku wszystkich warsztatów improwizacji robi się po prostu wspaniałe, wspólnotowe rzeczy, które nam pokazują, skąd się bierze śmiech. Warsztaty impro i pierwsze ćwiczenia pokazują nam, że wszyscy się rozumiemy ze sobą, że mamy podobne myślenie. Uczą nas totalnej empatii do drugiego człowieka, zwracania uwagi na to, co ten człowiek robi, patrzenia się w oczy. Mówię wam, to jest takie najlepsze i może to zbyt szaleńczo brzmi, ale gwarantuję wam po prostu, że jeden warsztat impro i zobaczycie, jakie to jest ekstra i jak bardzo tego nie trzeba używać tylko na scenę, jakie to jest super narzędzie dla osób piszących, jakie to jest narzędzie dla nauczycieli i nauczycielek, dla osób pracujących w różnych zespołach, po prostu często mamy jakieś warsztaty w jakichś firmach czy NGO-sach. No dziwnie to brzmi, ale to naprawdę działa. Mateusza Płochę również poprosiłyśmy o to, żeby zachęcił was do udziału w warsztatach impro. W ogóle zacznijmy od tego, że nie trzeba być aktorem. Nie trzeba być aktorką, żeby zajmować się improwizacją. Naprawdę serio uważam, że każdy może się tego nauczyć. Zachęcam też te osoby właśnie, które uważają, że kompletnie by do tego nie nadawały.
bo bardzo często mogą się bardzo pozytywnie zaskoczyć, że te osoby, które często przychodzą na zajęcia na przykład z innych powodów, nie tyle, żeby na przykład występować, ale na przykład lepiej radzić sobie ze stresem, bardzo często właśnie okazuje się, że łapią tego bakcyla improwizacji i potem po prostu występują, że mieli trochę inny cel. Ale tak, jeżeli ktoś chciałby właśnie zacząć się uczyć, no to w ten sposób, albo można też wybrać jeszcze taką drogę, którą troszkę my szliśmy, na przykład czy ja, czy właśnie Asia Pawluśkiewicz, czyli polecieć do Chicago, pójść na taki dłuższy kurs do Second City albo do IO Chicago i tam się nauczyć. No a w takim dalszym okresie no to już występowanie przed widzami i potencjalnie załapanie się o jakiś, powiedzmy, większy ośrodek, ale no tak jak mówię, w Polsce to jest cały czas raczkująca dziedzina, nie ma tych scen zbyt dużo. I też jeśli mówimy o takiej profesjonalizacji, że ktoś z tego żyje, to nie ma tych osób zbyt wiele. No dobrze, a teraz też rozumiemy, że są takie osoby, dla których to nie jest jakby absolutnie coś, co ich pociąga i nie chcą się sprawdzać w ruchu, nie chcą się sprawdzać jako wykonawcy impro, no ale to nie znaczy, że do tego teatru improwizacji nie mają w ogóle dostępu, bo jest przecież jeszcze taka wspaniała i jakże niezbędna rola widza, więc na koniec dopytałyśmy jeszcze Joasię o to, gdzie w ogóle w Polsce można oglądać impro, no i gdzie właśnie osoby, które niekoniecznie chcą występować, mogą pójść i zobaczyć, co to jest za teatr i w jaki sposób poznać może coś nowego. Po pierwsze, totalnie polecam bezpieczną pozycję widza, bo to też nie jest tak, że improwizacja was zmusi do tego, żebyście coś mówili, albo wchodzili na scenę, albo robili jakieś równie żenujące rzeczy. Nie. My wiemy bardzo dobrze, jak to jest potworne. I to nie jest interaktywny teatr, tylko ewentualnie czasem ktoś tam się spyta o jakąś inspirację, albo jakieś słowo, albo spróbuje się z wami połączyć w jakiejś rozgrzewce, która czasem może być trochę głupia, albo brzmieć głupio, a tak naprawdę uruchamia wszystkie nasze lustrzane neurony i możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, które się rozwija przed naszymi oczami razem. Teatrów improwizacji w tej chwili wspaniałych jest tyle, dużo super miejsc ekstra fajnych. W Krakowie działa grupa Ad Hoc, jak i wiele, wiele różnych innych fenomenalnych grup. Grają chyba w Art Café, ale przede wszystkim w Krakowie co roku organizowany jest największy, no powiedziałabym, że chyba największy w Europie festiwal impro, który odbywa się w listopadzie i tam są zapraszane też teatry z tego świata i bardzo wam to polecam. Głównymi osobami organizującymi tam jest właśnie grupa Ad Hoc, więc możecie sobie to sprawdzić. We Wrocławiu z kolei jest też kilka fenomenalnych grup, które również mają swoją scenę, to jest grupa Improkracja na przykład, ale sprawdźcie przede wszystkim stronę Akademia Improwizacji i tam można uzyskać wiele informacji na temat też wspaniałych innych grup, które grają we Wrocławiu. W Warszawie jest Resort Komedii, jest klub komediowy, ale też improwizacje odbywają się w różnych innych miejscach. Czasem są grane w domkach na Jazdowie, czasem w Baza Inclusive, czasem są grane w Kadrze. Tutaj moja Pliszka swój ogonek chwali. Gramy na przykład co miesiąc właśnie w Kadrze taki spektakl pod tytułem Awantury Mokotowskie z różnych inspiracji związanych z Mokotowem. Gramy dla dzieci spektakle regularnie w klubie komediowym, w resorcie komedii, w teatrze w Otwocku. Jakby bardzo dużo tego się dzieje, wspaniałych rzeczy. W Lublinie, jeżeli byście byli, to tam jest jeden z najstarszych teatrów improwizacji w Polsce, który gra i można również chodzić na ich spektakle. Bardzo wybuchła ta scena fenomenalnie i w zasadzie wszędzie można coś znaleźć. Oczywiście, no wiadomo, tutaj jesteśmy dość uprzywilejowani w Warszawie, więc mamy kilka miejsc, do których możecie przyjść. Ze serca szczerego polecam wam totalnie na przykład taki spektakl musical improwizowany, który jest grany w klubie komediowym. To jest naprawdę musical improwizowany na żywo. Zapraszam was bardzo na mój duet z Maćkiem Buchwaldem, który się nazywa Cluster i który gramy co miesiąc i który nazywamy spektaklem filmowym, bo czujemy się jakbyśmy tam po prostu... Maciek jest reżyserem, ja jestem scenarzystką, więc bawimy się po prostu jakby w te historie, które byśmy chcieli pisać. Naprawdę do wyboru, do koloru, powiedziałabym, na co sobie można przyjść i gdzie się pośmiać. I jako tylko taką reklamę teatru improwizowanego, powiedziałabym, że często naprawdę słyszymy takie super słowa, że ktoś był bardzo smutny i miał najgorszy dzień, a przyszedł i jest dużo lepiej. I to już wszystko, co przygotowałyśmy w dzisiejszym odcinku podcastu o teatrze. Serdecznie dziękujemy Mateuszowi Płosze i Joannie Pawluśkiewicz za
udział w dzisiejszym odcinku. Za wsparcie w montażu tego odcinka bardzo gorąco dziękujemy Justynie Patole. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro możecie usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Walikurę. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!